Na podium do zgarnięcia czeka na was Insurgent. A w klubie samochodowym do zgarnięcia jest Albany VSTR. Do testowania mamy Vapid Click, Albany Hermes, a także Coil Voltic. No chyba, że gracie na nowej generacji. Wtedy macie jeszcze ten pojazd i tym razem jest to Fister Astron. Niestandardowy, oczywiście w wersji HSV. Na wystawie znajduje się Bolokan Envisage, a także Enus Paragon S. A u Simona znajdziemy samochody takie jak Overflot Entity XF, Coil Brawler, Pegasi SK, Vapid Contender, Obey 9F. W sklepie Warstock pojawiły się dwa nowe radiowozy. Czajecie? Dwa pojazdy na raz Rockstar nam dał. To się rzadko zdarza. Jest Impaler LX Cruiser, a także Dominator FX Interceptor. Dzisiaj na kanale sprawdzimy sobie jednego z nich, a jutro kolejnego. Więc nie kupujcie tych pojazdów, poczekajcie na mój test, żebyście zobaczyli, czy te pojazdy są warte swojej ceny, bo bardzo ważna rzecz. Nie mówiłem wam o tym, ale teraz wspomnę. Te pojazdy, zobaczcie, co Rockstar zrobił. Uwaga! Ten pojazd można modyfikować wyłącznie we własnych nieruchomościach. To podstawa, nie? Ale dalej! I ma zerową wartość w odsprzedaży. Czyli jeżeli ten pojazd kupisz, tuningujesz, sprzedasz go za zero. Czajcie? Zero. I ta zmiana dotyczy wszystkich radiowozów, nawet tych, które są stare. Czy ja mam na przykład ten. Gdzie jest Hellfire? Tutaj jest Hellfire, proszę bardzo. U niego tej zmiany nie było wcześniej, ale teraz już jest. Też za zero możecie sprzedać go. Pogięte. Nowe wyzwanie tygodnia. Ukończ wyzwania policyjne. Po ukończeniu 6 takich wyzwań dostaje 100 tysięcy hajsu, a także 10 tysięcy RP. Na złomowisku pojawiły się nowe fury do kradzieży. Zobaczmy, co ciekawego w tym tygodniu możemy sobie skraść i jakie misje w tym celu będziemy musieli zrobić. A więc tak, Veny i Sirelli. Tutaj mamy do czynienia z misją MC Tony. Lampadati Tropos Rayleigh. Tutaj misja Duganowie. I Enu Stafford. Tutaj misja Gangster. Przechodzimy do segmentu ze zniżkami i standardowo zaczniemy sobie go od furgonetki z bronią, która 11 lipca znajduje się w tej lokalizacji. Jutro zmieni swoje położenie, jeżeli chcesz się poznać, zapraszam na Discorda. Tam jest bot, który codziennie postuje lokalizację tej furgonetki. Której ceny są mniejsze, nie mają wymaga levelowych, a zawartość rotuje sobie co tydzień. Więc zobaczmy, co ciekawego w tym tygodniu możemy sobie kupić. Więc jest nóż, taktyczny SMG, karabin precyzyjny, pistolet bojowy, bojowy karabin maszynowy i karabin kompaktowy. W sklepie z ubraniami taniej o 50% mamy wszystkie topy robocze. To samo tyczy się także kamizelek narzędziowych, a także spodni narzędziowych. Na stronie dynastii możemy zakupić sobie nieruchomości, takie jak domy, mieszkania, ale co nas najbardziej interesuje, garaże. I aktualnie wszystkie one, małe, średnie, duże, są taniej o 30%. Powtarzam, wszystkie garaże, które znajdują się na tej stronie. Jeżeli chodzi o garaże w jakichś biznesach, to one nie są tanie, tylko te garaże, powtarzam, które są dostępne na stronie dynastii. Tej zwykłej stronie dynastii. Warto podkreślić. Przechodzimy do zniżek na pojazdy. Na początek Legendary Motorsport, i tutaj mamy jeden pojazd. Jest to Lampadati 5000. I jest dostępna ona aktualnie taniej o 30%. W Bieda Sklepie dokładnie taka sama sytuacja, tylko i wyłącznie jedna zniżka. I jest to zniżka na D-klasę Walton L35. Także wynosi 30%. Kolejne zniżki także są w stacjonarnych sklepach. I także wszędzie jest jedna zniżka. U Simona Entity XF jest taniej o 30%. I ostatnia zniżka znajduje się w klubie samochodowym i jest to zniżka na ten oto pojazd Vapid Click. Także jest taniej o 30%. Przechodzimy teraz do segmentu z premiami i standardowo zaczniemy sobie od tych, które możemy odpalić sobie poprzez menu. Więc wyścigi kaskaderskie zwykłe są na premii. Raz 2 hajs i razy 4 RP. A jeżeli chodzi o wyścigi pojazdów specjalnych, to one są na premii raz 2 hajs i razy 2 RP. Próby czasowe RC Bandito, warto podkreślić, że są to codzienne próby czasowe RC Bandito, są także na premię raz 2 hajs i raz 2 RP. I ostatnia premia raz 2 hajs i raz 2 RP jest na skoki spadochronowe Jark Energy. I proszę państwa, to tyle.